Jasne. Jasne. W starożytnej Grecji. Obecnie oznacza to formę kultu religijnego. Forma kultu religijnego dotycząca całokształtu zrytualizowanych, zbiorowych i ściśle określonych czynności sakralnych. Tak, pierwotnie oznaczało to słowo czyn ludowy, rodzaj dobrowolnej, lecz uroczystej zbiórki publicznej, a nawet rodzaj czynu społecznego, na przykład przy umacnianiu wałów obronnych czy budowie okrętów. Od II wieku po Chrystusie to słowo jest związane wyłącznie z uroczystościami religijnymi. Liturgia. W konstytucji
Opisy o liturgii świętej soboru, drugiego soboru watykańskiego czytamy między innymi. Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy, stawszy się dziećmi Bożymi, przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Pana Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w ofierze i pożywali wieczerzę pańską. Z drugiej strony liturgia pobudza wiernych, aby sakramentami wielkanocnymi nasyceni żyli w doskonałej jedności. Modlili się, aby zachowywali w życiu, co otrzymali przez wiarę. Odnowienie zaś przymierza Boga z ludźmi w Eucharystii pociąga i zapala wiernych do tym gorętszej miłości Chrystusa. Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością przez nią dokonywa się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, który jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła. Właśnie chodzi o to uwielbienie Pana Boga, uświęcenie człowieka w Chrystusie, naszym Odkupicielu, naszym Zbawicielu. I właśnie liturgia była sprawowana już w Starym Testamencie. Lud Boży od czasów prawa mojżeszowego znał stałe święta, począwszy od Paschy, by wspominać zdumiewające czyny Boga Zbawiciela, dziękować Mu za nie, przedłużać pamięć o nich i uczyć nowe pokolenia zgodnego z nimi postępowania. Właśnie począwszy od Paschy, znał wszystkie święta. Tę Paschę spożywali pośpiesznie, przed wyruszeniem w drogę z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Przejście od niewoli do ziemi obiecanej. W czasie Kościoła, usytuowanym między wypełnioną już raz na zawsze Paschą Pana, tym przejściem naszego Pana Jezusa Chrystusa, to właśnie to jest ta, w czasie Kościoła ta liturgia jest usytuowana właśnie między wypełnioną już raz na zawsze Paschą Chrystusa Pana, a jej spełnieniem pełnym w Królestwie Bożym. W tym czasie jest sprawowana liturgia w ustalone dni jako głęboko przeniknięta nowością misterium Chrystusa. Właśnie to szczytem jest msza święta, to misterium paschalne sprawowane to misterium przejście od głoszenia Ewangelii przez mękę, śmierć do zmartwychwstania. I to zmartwychwstanie celebrujemy każdej niedzieli, ale równocześnie w każdej mszy świętej te tajemnice. Cały rok liturgiczny, wychodząc od Tryduum Paschalnego, tych świętych trzech dni, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Zmartwychwstanie. Tak, od Tryduum Paschalnego wychodząc, jakby od źródła światła, nowy czas Zmartwychwstania wypełnia swoją jasnością cały rok liturgiczny. Zmierzamy do tego światła. Centrum jest właśnie to zmartwychwstanie. Co by było, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał?
to wszystko nie miałoby sensu. Zmartwychwstał i my to celebrujemy. Zmartwychwstał pierwszy. I my też zmierzamy do zmartwychwstania. Idziemy przez ten świat. I w tym świecie pokazuje nam Kościół przeróżnych, wielkich ludzi, którzy całkowicie przyjęli Chrystusa. Tego Chrystusa, który przyszedł do nas, posłany przez Ojca, przyjął ciało z Maryi Dziewicy, tego Chrystusa, który głosił nam całą prawdę o Królestwie Bożym, cierpiał, odrzucony przez ludzi, do których przyszedł. On się nie zniechęcił ludźmi, ale podjął mękę krzyżową. Ba, jeszcze został z nami pod postaciami chleba i wina. Przed odejściem jeszcze ustanawia tę szczególną Paschę, Eucharystię, Mszę Świętą, to co mówimy. I Chrystus umiera, cierpi od ludzi, umiera i zmartwychwstaje, otwiera nam drogę do nieba. Pierwszy zmartwychwstał, ażebyśmy też zmartwychwstali. Siedzi po prawicy Ojca i przygotował nam wszystkim miejsce. Właśnie bardzo wielu przyjęło to na serio i to są święci. To są święci, to są ci wielcy bohaterowie zbawienia, całej historii zbawienia. Właśnie obchodzimy cały cykl misteriów Chrystusa w ciągu roku. Kościół Święty ze szczególną miłością w tym cyklu oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej Maryi, która nierozerwalnym węzłem złączona jest ze zbawczym dziełem swojego Syna. W niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Gdy Kościół w ciągu roku liturgicznego wspomina męczenników i innych świętych, głosi misterium paschalne w tych, którzy z Chrystusem współcierpieli i zostali z Nim współuwielbieni. Przedstawia ich wiernym jako przykład, pociągający wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa Boże dobrodziejstwa. Właśnie w ciągu roku liturgicznego oddajemy cześć świętym. I w ciągu tego roku liturgicznego ciągle pokazujemy, Kościół pokazuje, jak oddali się Chrystusowi, jak w nich to dzieło zbawcze zrealizowało się, zostało zrealizowane. I to jest dla nas przykład, jak my mamy żyć. Oni dali radę i my też damy radę, jeżeli oddamy się Chrystusowi. To Chrystus w nas da radę, a my z Nim. Tak. Misterium Chrystusa, Jego wcielenie i Pascha, które celebrujemy w Eucharystii, zwłaszcza podczas niedzielnego zgromadzenia, przenika i przemienia czas każdego dnia przez celebrację liturgii godzin, tak zwane officium divinum, można Boże, jakby to nazwać, tą powinność naszą, gdy celebrujemy. Ta celebracja
Jako wyraz wierności zaleceniom apostolskim, by nieustannie się modlić, jest tak pomyślana, aby przez uwielbienie Boga uświęcała wszystkie pory dnia i nocy. To jest ten, ta liturgia godzin, to jest inaczej ten brewiarz. On jest pomyślany, żeby powracać wśród całej pracy, całego dnia, wśród 24 godzin, w przeróżnych częściach dnia, rano, w południe, pod wieczór, czy po południu, wieczorem, przed spaniem, a nawet w nocy też, żeby wracać do Pana Boga. To są, powiedziałbym, takie filary, takie, na których stoi nasze życie. Liturgia, publiczna modlitwa Kościoła uświęca wszelkie pory dnia i nocy, w której wierni, duchowni, zakonnicy, siostry zakonne, świeccy sprawują królewskie kapłaństwo chrzczone. Po prostu przez to, że wszczepieni jesteśmy przez chrzest w Chrystusa Pana, uczestniczymy w Jego kapłaństwie, w Jego funkcji królewskiej i prorockiej. My też, wszyscy ochrzczeni, uczestniczą w Jego kapłaństwie. To nie jest kapłaństwo sakramentalne, ale uczestniczymy w kapłaństwie i składamy dary i ofiary za grzech. Cała nasza praca jest uświęcona. Ona jest też darem dla Pana. Nasze wysiłki, wszystko na Jego chwałę. Zresztą, cóż mam, czego bym nie otrzymał? Gdybym nie otrzymał tych sił, najpierw życia, tego rozeznania, inteligencji, rozumienia, zdolności różnych, przecież nic bym nie zrobił. A więc otrzymuję ciągle od Stworzyciela, On mnie podtrzymuje w stworzeniu i dlatego Jemu dziękuję za wszystko. Nie wszyscy możemy tę liturgię godzin odprawiać. W Radiu Maryja mamy liturgię godzin. Parę takich, właśnie nie wszystkie, ale parę jest jutrznia, a więc rano wcześniej już zwracamy się do Pana. Później jest godzina liturgiczna tercja, seksta lub nona. U nas przeważnie to jest seksta, tak? To jest takie właśnie gdzieś koło południa, po południu lekko, w okresie gdzieś obiadu, taka modlitwa i później jeszcze są nieszpory i kompleta. Nie mamy w Radiu Maryja tak zwanej godziny czytań, ale każdy to może odprawiać. Wprowadziliśmy to na samym początku Radia Maryja, żeby zatopić się w tę modlitwę natchnioną w psalmy. Liturgia godzin celebrowana według formy zatwierdzonej przez Kościół jest prawdziwie głosem oblubienicy, czyli Kościoła. To jest Kościół, jest tą oblubienicą przemawiającą do oblubieńca. Chrystus Pan jest oblubieńcem. Jest to ponadto modlitwa, w której Chrystus Pan wraz ze swoim ciałem zwraca się do Ojca. Z tym ciałem, to znaczy Kościołem, tym mistycznym ciałem całym. Liturgia godzin dobrze byłoby, powinna nawet stać się modlitwą całego ludu Bożego. Kapłani, gdy odmawiają tę modlitwę, przedłużają niejako liturgię Eucharystii, mówią za cały Kościół, za wszystkich wierzących, i łączą się z całym Kościołem. Chrystus wraz z nami zwraca się do Ojca Niebieskiego. Liturgia godzin powinna stać się modlitwą całego ludu Bożego. W niej sam Chrystus Pan to kapłańskie zadanie wykonuje nadal przez swój Kościół. Każdy uczestniczy w niej, w tej liturgii, według miejsca w Kościele i okoliczności życia. Prezbiterzy, kapłani jako pełniący posługę duszpasterską,
ponieważ są powołani do wiernego trwania na modlitwie i usłyszenia Słowu Bożemu. Zakonnicy i siostry zakonne przez charyzmat swojego życia konsekrowanego, wszyscy wierni według swoich możliwości. W Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii zachęca, mówi tak, duszpasterze niech się starają w niedzielę i uroczyste święta celebrować w kościołach z udziałem wiernych główne godziny, zwłaszcza nieszpory. Zaleca się, aby i świeccy recytowali liturgię godzin, czy to z kapłanami, czy na swoich zebraniach, czy nawet indywidualnie. Celebracja liturgii godzin wymaga nie tylko zharmonizowania głosu z modlitwą serca, lecz także troski o głębsze poznanie liturgii i Pisma Świętego, zwłaszcza psalmów. W liturgii godzin modlimy się właśnie hymnami, psalmami natchnionymi, napisanymi pod natchnieniem Ducha Świętego. A więc to jest szczególna modlitwa. I to nas jeszcze bardziej zbliża do Chrystusa. Cały dzień nasz powinien być jednym hymnem na cześć Pana. Myśmy powinni dążyć do tego, żeby stale trwać w obecności Pana. On jest cały czas obecny. I my też, cokolwiek robimy, powinniśmy robić to w świadomości, że Bóg jest obecny z nami. Pan Bóg jest. Ja niejako jestem w Nim zatopiony. On jest przy mnie, On jest na świecie, On patrzy na mnie, On pragnie mnie uświęcić, On czeka na mnie. Jest. On posłał nam swojego Syna, aby nas zbawić. Wielu ludzi bardzo serio przyjęło Chrystusa Pana i to odkupienie w nich zrealizowało się w sposób doskonały. Są świętymi. Pokazują nam drogę. Są to ludzie świeccy, duchowni, są dzieci i młodzieńcy, dorośli, są ludzie różnych stanów i zawodów świętymi. I właśnie to celebrowanie tej liturgii, msza święta, ona jest centrum, źródłem. I później te modlitwy, możemy powiedzieć, te modlitwy psalmów, hymnów, podzielone na różne części i w różnych częściach dnia. Tak, do tej liturgii, szczególnie zakony kontemplacyjne, no szczególnie pięknie celebrują liturgię. Ja pamiętam, jak jeździłem, byłem chłopcem i chodziłem, czy jeździliśmy na rowerach nieraz do Czernej. Z mojego miasta rodzinnego Olkusza, tak przez lasy jechaliśmy i przyjeżdżaliśmy do Czernej, do tego klasztoru karmelitów. Byliśmy w kościele w ciągu zwykłego dnia. Tam słychać było pewnych częściach dnia, o różnych porach dnia, modlitwę, śpiew. Właśnie ten brewiarz, liturgię godzin. To ci zakonnicy modlili się za tych, którzy się nie modlą, którzy są zabiegani, którzy tak, wielbią Boga. My też jesteśmy zaproszeni do tego wielbienia. Może być tak, że nie damy rady takiej liturgii godzin odmówić, ale możemy na różne sposoby wołać do Pana Boga i to bym też bardzo serdecznie polecał. Chociażby aktami strzelistymi. Dziękuję Ci, Panie. Uwielbiam Cię za to wszystko, co widzę. Proszę Cię, przepraszam. I tak dalej. Patrząc na dzieła Boże, na cały świat, widzimy Twórcę tego świata i Jego wielbimy. Ten Stwórca całego świata jest przy nas, jest niesamowitą miłością. Pragnie tylko jednego, żebyśmy otworzyli swoje serca na tę miłość, poznawali. Bo życie człowieka to nie tylko to, co je, pije,
to, co czuję ciałem swoim, ale jest jeszcze więcej, jest duch. I tego ducha nie widzimy, a on nas jednak ożywia. I to życie duchowe też rozwijać. Właśnie tu modlitwa. Modlitwa także o to, żeby Pan Bóg dał nam to pojąć. I wtedy człowiek jest cały, nie tylko ciało. I ma to wszystko, co cielesne, jest też uporządkowane. I tak realizuje się w nim dzieło odkupienia. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Jest godzina 3:30. Słuchają Państwo Radia Maryja w programie nocnym. Czas na cykliczną audycję Głos z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy kolejną audycję Głos z Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Kilkanaście dni temu zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Panamie. W tym wielkim święcie młodzieży uczestniczyło około 3,5 tysiąca młodych z Polski. W tej grupie wzięło również udział m.in. 600 osób z archidiecezji krakowskiej. I w tej grupie właśnie młodzieży z naszej archidiecezji krakowskiej byli również dzisiejsi goście naszej audycji Głos Krakowa. Był w tej grupie ksiądz Jarosław Klebda, koordynator grupy Do Pana My. Szczęść Boże. I także Karolina Żarnik, uczennica Liceum Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie przy ulicy Pędzichów 13. Pozdrawiam. Oraz Patryk Jabłoński, również uczeń Liceum Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Szczęść Boże. Książę Jarosławie, wróciliście kilkanaście dni temu z Panamy i jeszcze cały czas widzę uśmiech na waszych twarzach. Jakie uczucia po tych kilkunastu dniach przeżywa ksiądz dzisiaj? No, pierwsze uczucie, które się rodzi, to uczucie tęsknoty za ludźmi, których spotkaliśmy w Panamie, za miejscami, które widzieliśmy. No i przede wszystkim za tymi wydarzeniami, w których braliśmy udział, które były tak niesamowite, że do tej pory w nas żyją. Karolina, trudno jest wrócić do takiej rzeczywistości codziennej, szkoły, nauki, po tym, co doświadczyłaś właśnie w Panamie? Ciężko było mi wstać przede wszystkim pierwszego poranka, kiedy już nie obudziło mnie słońce, już nie wstałam o godzinie 10 i musiałam po prostu wstać do szkoły i iść w tą szarą codzienność, jak zawsze. Patryk, a jak ty to przeżywałeś, ten powrót do Polski i no to, co teraz właśnie musisz realizować, czyli to, co osiągnąłeś tam w Panamie i teraz prowadzasz życie? Na pewno dokuczył brak tego ciepła, także tych ludzi, których poznaliśmy w Panamie. No i myślę, że zacząłem ten powrót do Polski z takim przeświadczeniem, żeby poprawić się przez te Światowe Dni Młodzieży, właśnie przez to, jaki wpływ na mnie wywarły. Proszę księdza, czym was zauroczyła Panama? Przede wszystkim ludźmi, których tam spotkaliśmy. Ludzi, którzy otwarli dla nas nie tylko swoje domy, ale również swoje serca. Serca bardzo ciepłe w przyjęciu, w gościnie. To na pewno mogło i zauroczyło. A w takim aspekcie przyrodniczym, geograficznym? No to przede wszystkim piękno przyrody. Panama jest położona nad dwoma oceanami, oceanem spokojnym i atlantyckim, więc teraz jest tam pora sucha, ale temperatury, słońce sprawiały, że wszystko cieszyło oczy, i fauna, i flora. Karolina, a ciebie co urzekło w Panamie? Przede wszystkim przyroda, ale również i osoby, które po prostu były bezproblemowe. Mogło się je poprosić o cokolwiek, dla nich to nie był problem, żeby po prostu w środku dnia wrócić z pracy, tylko po to, ponieważ ja się potrzebowałam na przykład przebrać na kolejny punkt dnia,
to w ogóle nie był dla nich problem, albo gdziekolwiek zawieźć. Była też taka sytuacja, gdzie dostałam klucze od domu mojej pani, zgubiłam je i myślałam, że no źle się to skończy, bo mi z tego powodu bardzo głupio. Dla niej to w ogóle nie był żaden problem. Patryk, a ty jak odbierasz ten czas właśnie pod kątem takim geograficznym, przestrzennym tego niezwykłego państwa, jakim jest Panama? Na pewno spodobało mi się to, że Panamczycy żyli bardzo w zgodzie z naturą. Właściwie natura dosłownie wchodziła w ich domy. Tam się nie przejmowali, że tam po ścianie przejdzie jakaś jaszczurka, czy coś przeleci przez środek domu. Dla nich to była rzeczywistość taka. W tym żyli i do tego byli przyzwyczajeni. To właśnie mi się tak bardzo spodobało. Księże Jarku, a czego możemy się właśnie od tych mieszkańców Panamy uczyć, my, Europejczycy, Polacy? Myślę, że przede wszystkim wiary. To było niesamowite umocnienie wiary, ale też jako ksiądz zwróciłem uwagę na taki wielki szacunek do księży. Chociaż w Polsce mamy wielki szacunek do księży, on się tam wyrażał w takich niesamowitych, zaskakujących, a czasami takich krępujących dla mnie momentach. Na przykład w autobusie próbowano mi ustępować miejsca tylko dlatego, że byłem księdzem, albo żołnierz, z którym rozmawiałem w zupełnie innej sprawie, na koniec powiedział mi, że bardzo dziękuję ci za twoją kapłańską służbę. To może budować, prawda, w takiej perspektywie tego, co widzimy obecnie w Polsce, kiedy właśnie Kościół jest tak bardzo też atakowany i księża są atakowani, to może budować kapłana, prawda? No, na pewno. To było niesamowicie budujące, a jednocześnie pokazywało, jak ta wiara może być taka wyrażana tak po prostu, na co dzień. Nikt nie zamyka wiary w domu, ani nawet w świątyni, tylko na ulicy. I to nie tylko ci, którzy przyjechali do Panamy na Światowej Młodzieży, ludzie młodzi, ale również Panamczycy, którzy spotykając księdza albo goszcząc księdza w domu, zawsze prosili o błogosławieństwo, o to, żeby im pobłogosławić dom i każdego domownika, czy kogoś spotkanego na ulicy, jakąś grupę z osobna. Karolina, ty pewnie już rozmawiałaś wiele razy ze swoimi koleżankami, kolegami. Co właśnie powiedziałabyś im, co mówiłaś może im, czego możecie się uczyć od tych mieszkańców Panamy? Przede wszystkim, tak jak właśnie mówiłam, brak troski o takie przyziemne rzeczy. Oni głównie skupiali się na tym, żeby było nam miło, dobrze, pomimo że nie potrafili się zbytnio z nami komunikować w języku angielskim, starali się, pokazywali nam różne rzeczy, brali nas nawet do takich przepięknych miejsc, których na pewno już nigdy nie zobaczymy. Dla nich nie było barierą to, że nie możemy ze sobą rozmawiać, albo nawet obcy ludzie z sąsiedztwa, którzy nawet nas nie gościli. Po prostu jeżeli nie wiedziało się, gdzie jest iść na przystanek, nawet nie trzeba było ich poprosić. Oni sami zauważyli, że czegoś szukamy i po prostu podchodzili. I to było dla mnie naprawdę coś niesamowitego. Patryk, a jak ty to odbierałeś? Właśnie, jak już było powtórzone, najbardziej w Panamczykach zaskoczyła mnie ta ich beztroskość, to podejście do życia, gdzie nawet kiedy stali w korkach i w Polsce taka sytuacja na pewno jest denerwująca dla kierowców, to tam rozmawiali sobie po prostu, gdy my szliśmy grupą, to nawet specjalnie zatrzymywali auta, nawet jeżeli tego korku nie było, tylko po to, żeby nam pomachać i żaden inny kierowca się o to nie denerwował. Wręcz przeciwnie, zarażał się tym od innych. Proszę księdza, my oglądając ten przekaz telewizyjny, w telewizji Trwam, też dowiadywaliśmy się wiele informacji na temat Panamy, między innymi także o takiej trudnej sytuacji materialnej, bo prawie połowa Panamczyków żyje poniżej ubóstwa. Czy to było widoczne? Jak to ubóstwo oni właśnie odbierają i jak żyją w takich trudnych też warunkach ekonomicznych? Panama jest krajem wielkich kontrastów. Są ludzie bardzo bogaci, ale są również bardzo ubodzy. Ja na przykład gościłem w domu bardzo bogatych ludzi, w willi z basenem, a w drugiej części Światowej Młodzieży w takich bardzo skromnych warunkach. Właściwie ludzie nie przywiązują jakoś wagi do tych warunków, ale tę biedę widać. Ale ona nie przeszkadza ludziom tak funkcjonować na co dzień. Myślę, że to, co jest takiego szczególnego w Panamczykach, to nawet są bardzo ubodzy, to nie ma
martwią się tym, a bardziej się martwią, żeby relacje z ludźmi w rodzinie, z sąsiadami były bardzo dobre i na tym budują swoją codzienność. Karolina, wiem, że ty też mieszkałaś u takiej bogatszej chyba części społeczeństwa panamskiego, znaczy rodzin panamskich. No tak, tylko właśnie akurat z tego domu przez balkon można było zobaczyć po prostu te biedniejsze domy. I nieraz po prostu patrzyłam na ich relacje. To wygląda tak, że po prostu do siebie przychodzą. Tak jakby wszyscy się znali, chociaż ogrom jest właśnie tych budynków tam i różnych domostw. I myślę, że właśnie bardzo dbali o te relacje przede wszystkim. Nie przeszkadzała im ta biedota w ogóle. Nawet te osoby najbiedniejsze, pomimo że nic nie miały, chciały dać cokolwiek dla nas, więc przyjmowały także osoby, pomimo że nie miały na to warunków. Po prostu chciały coś od siebie dać, jakąś cząstkę z siebie dla tych Światowych Dni Młodzieży. Powiem wam też, że mój syn, pochwalę się, Piotr, był w Panamie i mówił, że właśnie kiedy mieszkał w domu w Panamie, to było takie zadziwiające. Przez ten dom przebijało się mnóstwo osób. Mnóstwo osób, ta gościnność, serdeczność była nieprawdopodobna. Tak, to prawda. Ja mieszkałem też w takiej biedniejszej dzielnicy, gdzie na przykład w nocy mnie odprowadzała policja pod dom, żeby zadbać o moje bezpieczeństwo, to w dzień w tym domu się po prostu bardzo dużo działo. Państwo, u którego mieszkałem, miało już dorosłego syna. On już nie mieszkał u nich, ale często przychodził tam ze znajomymi, też właśnie z sąsiadami i to dla nikogo w ogóle nie miało żadnego problemu. Proszę księdza, Światowe Dni Młodzieży rozpoczęły się 22 stycznia. Wy natomiast pojechaliście do Panamy już tydzień wcześniej, aby uczestniczyć w tych także pięknych dniach, jakim były dni w diecezji. Jakie przeżycia z tego właśnie okresu, jeszcze przed spotkaniem z papieżem Franciszkiem, towarzyszyły wam? Dni w diecezji były okazją do poznania takiego codziennego życia Panamczyków. Później już w Panamie, w mieście w Panamie, to życie się toczyło bardzo szybko. Wydarzenia centralne, które sprawiały, że trzeba było cały czas być w ruchu. A ten czas spędzony w Monaglio, w diecezji Chitre, był takim niesamowitym czasem spotkania z ludźmi, z Panamczykami, z przyrodą, ale też ze sobą nawzajem. Było bardzo dużo Polaków, grupy z Krakowa, więc mogliśmy się poznać. Czasami było tak, że z niektórymi znajomymi nie widziałem się przez ostatni rok, dwa lata, a spotkaliśmy się w Panamie i mogliśmy tam ze sobą też porozmawiać. Karolina, ja trochę śledziłem was właśnie w telewizji i na Facebooku, więc ta radość tam była ogromna, ale także takie skupienie tutaj. Chciałbym podziękować mocno duszpasterzom, kapłanom, którzy, jak mówił mój syn, prowadzili wspaniałe rekolekcje, wspaniałe właśnie nauki. No i to spotkanie z kapłanami było też kluczowe. Tak, zwłaszcza dla mnie, ponieważ spotkałam mojego księdza, który prowadził dla mnie rekolekcje. I bardzo mnie wzruszyło ten moment, kiedy właśnie jeden z rekolekcjonistów spotkał się z drugim i mogli dla nas poprowadzić te wspólne rekolekcje i akurat właśnie mówili, że to jest niesamowite, że zawsze marzyli o tym, żeby razem poprowadzić i udało im się to akurat w Panamie. Uważam, że są to naprawdę niesamowite osoby, a słowo, które nam wygłosili, było bardzo budujące. Bardzo się z tego cieszyłam i zrozumiałam, jakie to jest niesamowite, że w Polsce nie mogli nigdy się spotkać i spotkali się akurat na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. I to też chyba cieszy, że był z wami nasz arcypasterz, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, Patryk, prawda? Tak, to też jest dosyć budujące. Ja miałem też to szczęście, że jako lektor mogłem służyć przy arcybiskupie Marku podczas mszy świętej i byłem właściwie najbliżej całych tych wydarzeń przy ołtarzu. Ksiądz Jarku, ja widziałem, że też ksiądz miał okazję spotkać się z wieloma takimi postaciami, między innymi z pierwszą damą Panamy. Wszyscy się spotkaliśmy, lub prawie wszyscy. To była taka bardzo spontaniczna akcja. Zwiedzaliśmy Stare Miasto, staliśmy pod katedrą i przyszedł pan, który powiedział, czy chcemy się spotkać z pierwszą damą, właściwie myśleliśmy z prezydentem,
zaprosił nas do Pałacu Prezydenckiego na poczęstunek. Później okazało się, że to była taka trochę wyreżyserowana akcja. Chodziło o to, że pierwsza dama Panamy chciała sobie zrobić zdjęcie i nagrać spotkanie z pielgrzymami, więc postanowili zaprosić pielgrzymów do pałacu. Tam poproszono nas o to, żebyśmy śpiewali. Pani Loren wyszła, zrobiła sobie z nami zdjęcie, później zdjęcia można było sobie z nią robić. No i telewizja panamska nagrywała ten moment spotkania. Tak, ale kluczem było to spotkanie z papieżem Franciszkiem i to, co wydarzyło się już w Panama City. Tak, wydarzenia centralne, szczególnie od momentu, gdy przybył Ojciec Święty Franciszek, gdy go przywitaliśmy wspólnie z młodzieżą z całego świata i z Panamczykami. Rozpoczęły się właśnie wtedy zasadnicze Światowe Dni Młodzieży i te niesamowite wydarzenia, a szczególnie słowa, które papież do nas, do ludzi młodych, do księży, do wszystkich na całym świecie kierował. Tak, Karolina, właśnie jakie słowa utkwiły tobie tak szczególnie w pamięci z tych wielu, wielu takich no, niezwykłych słów papieża Franciszka, a które mogą być albo może będą takim drogowskazem na twoje przyszłe życie? Dla mnie najważniejszymi słowami były te, o których papież powiedział, że młodzież nie jest przyszłością, ale jest właśnie teraźniejszością i należy działać od razu, teraz, nie jutro, tylko dziś. I to było dla mnie bardzo, bardzo ważne przeżycie, ponieważ już kolejnego dnia wstałam i to był już zupełnie inny poranek. Patryk, a ty co zapamiętałeś szczególnie z tych wypowiedzi papieża Franciszka? Ja chciałem się odnieść właśnie do tych samych słów, które już były tu przytoczone. Ja odebrałem to w ten sposób, że to było przez papieża trochę złamanie tego, co próbują nam media, szkoła przekazać teraz, że musimy się myśleć o przyszłości właśnie, że ważne jest to, co będziemy robić kiedyś, a papież Franciszek nam mówił, że właśnie nie, żebyśmy się skupili na tym, co jest teraz, no bo to teraz żyjemy, a nie w przyszłości. A dla księdza kapłana, które słowa jakoś szczególnie utkwiły? Oczywiście te skierowane do księży. Papież, zwracając się do księży, podzielił nas na takie kategorie i mówił między innymi o księżach młodych, prosząc jego roztropność, i o księżach starszych, którzy mają się dzielić swoją mądrością z ludźmi młodymi, z innymi ludźmi. I te słowa mnie tak urzekły, że do dzisiaj się nie potrafię odnaleźć. Zastanawiam się, czy jestem jeszcze młody, czy już jestem starszym księdzem i co mam robić, czy mam być roztropny, czy dzielić się mądrością. To niesamowite. Tym bardziej, że jak tak patrzyłem na innych księży z Polski, zwłaszcza naszej diecezji, to niewielu było starszych ode mnie, kilku, łącznie z księdzem arcybiskupem. Większość to byli księża dużo młodsi i młodsi, ale to spotkanie z młodzieżą z tylu krajów, szczególnie z naszą, z Polski, po prostu nie pozwalało być starszym, więc chyba te słowa, które żyją do dzisiaj we mnie, te słowa papieża skierowane do księży, cały czas jakoś są takim momentem zastanowienia. Czy jestem tak stary, żeby się dzielić mądrością, czy jeszcze na tyle młodym, żeby gdzieś tam z roztropnością działać? Karolina, jeszcze raz powrócę do tego pytania, może takiego bardzo prywatnego, intymnego. Czy jakieś takie masz plany, postanowienia po tych Światowych Dniach Młodzieży, żeby coś nowego wprowadzić w swoim życiu? Może nie tyle zmienić, ale może coś nowego, takiego właśnie w aspekcie duchowym, chrześcijańskim? No tak, przede wszystkim właśnie dzięki tym słowom papieża, które utkwiły mi szczególnie w głowie, mam taki plan, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to, ale prowadzić codzienny namiot spotkania, czyli czytanie Pisma Świętego i przez to właśnie rozmowę z Panem Bogiem, rozważanie tego słowa, ponieważ zawsze po rekolekcjach to trwa dla mnie tak z miesiąc, później kończą się wakacje i przychodzi szkoła i nie mogę znaleźć na to cały czas czasu, zwłaszcza teraz, kiedy zbliża dla mnie się czas matur. Dlatego mam takie postanowienie i staram się prowadzić codzienne namioty spotkania. Patryk, a ty coś postanowiłeś sobie? Ja mam takie postanowienie, żeby więcej patrzeć na to, co dobrego robię dzisiaj.
bo to też ksiądz Jarek trochę mi w tym pomógł, że nie można się patrzeć przez pryzmat tylko tego, co się zrobiło źle i żeby codziennie sobie mówić, to zrobiłem dobrze, temu pomogłem. Powiedzcie mi, koledzy wam trochę pewnie zazdroszczą, prawda, tego wyjazdu do Panamy? No tak, trochę zazdroszczą. Na pewno paru już zadeklarowało, że w Lizbonie będą na 100%. Karolina, a jak u ciebie w klasie? A w klasie? Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie byłam w klasie, ponieważ jestem zajęta akurat takim przedstawieniem szkolnym, więc byliśmy zwolnieni z lekcji, ale na pewno wśród moich znajomych część osób już dołączyła do grupy na Facebooku Lizbona, Port Lizbona 22. I powiedzieli, że z chęcią pojadą, zwłaszcza z taką organizacją. No i myślę, że dobrze się z tym czuję, że ich do tego też może zachęciłam, choć trochę. Boję się księdza Jarka o to zapytać, ale zapytam. Moi koledzy, zwłaszcza księża, też zazdroszczą, szczególnie gdy słuchają opowiadań i wspomnień z Panamy. To jest taka pozytywna zazdrość, taka budująca, można powiedzieć, tak? Tak, zachęcam wszystkich, żeby pojechali do Lizbony za 3 lata. Właśnie, bo już, księże Jarku, wszyscy myślą o Lizbonie. Już wszyscy myślą o Lizbonie. I myślę, że to jest takie też piękne, że te światowe i młodzieży w ogóle są, prawda? To dzieło papieża naszego wielkiego świętego Jana Pawła II się realizuje i opatrzność Boża to realizuje. Ale ja jeszcze wrócę do tego, co myśmy przeżywali w Krakowie, bo spotkałem księdza, pamiętam, w Wieliczce, kiedy były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, kiedy ksiądz był jednym z takich tutaj no, organizatorów tego wydarzenia w naszym mieście. Jak to ksiądz porównuje, bo trochę teraz inaczej to przeżywał ksiądz, tam w Krakowie jako organizator, a tutaj jako uczestnik. Wracaliśmy razem 304, która nie przyjeżdża przez 2 godziny. Rzeczywiście w Krakowie pracowałem w komitecie organizacyjnym Światowiek i Młodzieży w sekcji rejestracji i przede wszystkim dlatego pojechałem do Panamy, ponieważ postanowiłem po doświadczeniu krakowskim brać udział w kolejnych Światowych Dniach Młodzieży, ale nie chciałem brać sam. Spotkałem wielu księży, którzy przyjechali sami na Światowy Dzień Młodzieży do Krakowa, byli trochę nieszczęśliwi. Więc zaraz po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie założyłem grupę na Facebooku właśnie do Panamy i ta grupa zebrała osoby, z którymi ostatecznie pojechałem do Panamy. To już Karolina wspomniała, jest kolejna grupa, bo trzeba kłuć żelazo, póki gorące, więc zaraz po wydarzeniach centralnych w Panamie założyłem grupę Port Panama 22 na Facebooku, do której serdecznie zapraszam, szczególnie tych, którzy mieszkają w Krakowie i w okolicy. Ale to doświadczenie Krakowa bardzo pomagało. Bardzo pomagało w takim spokojnym spojrzeniu na to, co działo się w Panamie. Przede wszystkim mogę sobie porównywać, co zrobili lepiej, a co im się mniej udało niż nam w Krakowie. I takim wnioskiem było to, że każdy kraj jest inny. Że były takie elementy, które w Krakowie były lepiej dopracowane i łatwiej było zorganizować, chociaż mieliśmy więcej uczestników. Ale były też takie elementy, które bardziej się udało Panamczykom. Nie wiem, czy warto porównywać tak konkretnie, no ale gdybym miał powiedzieć, co konkretnie udało się lepiej Panamczykom, to na pewno łatwiej było im zorganizować posiłki. Może dlatego, że jakoś wszędzie tam można było coś zjeść, a pod tym względem Krakowa, no to transport, ale też jakby odległości w mieście były mniejsze i mniejsze korki, wbrew pozorom. Chociaż w Krakowie są duże, to w Panamie bywały takie, które czasami sprawiały, że godzinę, dwie dłużej trzeba było jechać na miejsce spotkania. Karolina, jeszcze po prostu do Panamy oczywiście. A jak te relacje, kontakty z tą młodzieżą z całego świata? Czy nawiązałaś jakieś takie właśnie kontakty, które może będziesz realizować jeszcze przez najbliższe lata albo nawet przez całe życie? Na pewno poznałam właśnie wiele takich różnych narodowości. Poznałam kontakty, z którymi na pewno długo jeszcze je będę utrzymywać. Na przykład w pizzerii poznałam chłopaka z Gwatemali, z którym po prostu się wymieniłam Facebookiem i do tej pory ze sobą piszemy.
albo chociażby moją panią, która właśnie mnie gościła siebie w domu. Dalej utrzymujemy ze sobą kontakt i myślę, że to jest bardzo niesamowite przeżycie z tego względu, że możemy wysłać sobie zdjęcia chociażby z naszych krajów albo poznawać swoją kulturę nawzajem. Jest to bardzo takie rozwijające. Patryk, pewnie pamiętasz też te słowa, które powiedział papież Franciszek na inauguracji Światowych Dni Młodzieży, że wiele nas może różnić, ale jest ktoś, kto nas łączy, czyli Chrystus. Wiele różni tę młodzież, jeśli chodzi o kolor skóry, o język, ale jest właśnie Chrystus. No tak, na pewno bardzo wiele nas różni, ale właśnie w Panamie połączył nas ten Jezus, bo spotykało się wiele narodowości, ja właśnie tego nie widać, na ręce mam opaski od przyjaciół z innych krajów, z Kolumbii, Ekwadoru, Panamy, też z Boliwii i kompletnie inne języki, kompletnie inne części świata, a właściwie to nie było problemu z komunikacją między nami. Karolina, już pewnie myślami jesteś także najpierw przy maturze oczywiście i pewnie w wyborze studiów, ale myślę też już o Lizbonie, prawda, która za 3 lata, jak byś zachęciła, pewnie nie trzeba zachęcić, bo to bliżej już zdecydowanie w Europie innych, którzy w swojej klasie albo też przyjaciół, którzy nie byli jeszcze na Światowych Dniach Młodzieży, aby wybrali się na to niezwykłe wydarzenie. Przede wszystkim, żeby właśnie potrafili wybrać dziś, czyli nie bać się i zrozumieć, że takie przeżycie nie będzie się działo zawsze i nie zawsze będzie taki wybór. Można pojechać na wakacje do Lizbony. Na pewno to będzie też piękny czas, ale nie tak piękny jak to, że można się spotkać z tak wieloma osobami. I to właśnie, że pomimo, że jesteśmy tacy różni i jest tyle różnic, to spotkamy się i połączymy dzięki Panu Bogu. To jest naprawdę piękne spotkanie z osobami, które są takie jak my, że my właśnie możemy to zobaczyć, że nie jesteśmy sami w tej wierze, że jest nas tak mnóstwo i chociaż jesteśmy z tak dalekich krajów. Patryk, a ty? Jakbym zachęcił? Gdybym myślał nie po panamsku, to powiedziałbym, że na pewno będzie taniej do Lizbony wyjechać, ale no nie wiem, czy trzeba zachęcać. Po prostu jeżeli ktoś przeżył chociaż te Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, to na pewno jest świadomy, że możliwość spotkania się z tak wielką ilością młodzieży z innych krajów to jest po prostu cudowne przeżycie. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję księdzu za to spotkanie. Przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w murach Liceum Świętej Rodziny Nazaretu w Krakowie przy ulicy Pędzichów 13, a rozmawiałem z księdzem Jarosławem Chlebdą, koordynatorem grupy Do Pana My oraz uczniami tego liceum, czyli Karoliną Żarnik i Patrykiem Jabłońskim. Chciałbym także na zakończenie skierować zaproszenie od Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło na mszę świętą w Kościele Świętego Floriana z okazji wręczenia nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Cicielskiego, Ojca Rodziny. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji laureata, redakcji i czytelników Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło podczas mszy świętej, która odprawiona będzie w Kościele Świętego Floriana 15 lutego w piątek o godzinie 13:30. Serdecznie zaprasza redakcja Źródło. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz tutaj moim rozmówcom, księdzu Jarkowi, Karolinie, Patrykowi, a Wam, drodzy radiosłuchacze, za uwagę. Serdecznie pozdrawiam z Krakowa. Szczęść Boże. W najbliższy piątek, 15 lutego, nastąpi oficjalne ogłoszenie tegorocznego laureata Nagrody Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło, której patronuje czcigodny sługa Boży Jerzy Ciesielski, ojciec rodziny. Chociaż oficjalne ogłoszenie laureata na rok 2019 nastąpi dopiero w piątek, to na podstawie lektury najnowszego numeru Źródła wiemy, iż zostanie nim profesor Bogdan Hazan. Msza święta z intencją o rychłą beatyfikację patrona nagrody czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego
oraz w intencji tegorocznego laureata będzie sprawowana w Bazylice Świętego Floriana w Krakowie przy ulicy Warszawskiej 1. Organizatorzy wraz z tą informacją przekazują serdeczne zaproszenie do uczestniczenia w tej mszy świętej, której będzie przewodniczyć i Słowo Boże wygłosi ksiądz profesor Jan Machniak. Początek mszy świętej w piątek 15 lutego o godzinie 13:30. Jest godzina 4:00. Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, o tej porze zapraszamy do wysłuchania aktualności dnia z dnia wczorajszego. Obudź się, Boskowa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Bosko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara. Nasz Pan Pana, powstańcie z mocnych Boga syna. Obudź się, Boskowa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Bosko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Powstańcie z wąsek Boga wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Przedał pamięć dawnych lat, a po niewiernie wygnał w świat. I kto zatracił prawdę tą, tu jest ojczyzna, tu nasz dom. 14 dzień miesiąca lutego, czwartek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Zapraszam na audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam również serdecznie. Panie doktorze, trwa szczyt bliskowschodni w Warszawie. Podejmowane są tematy dotyczące Bliskiego Wschodu, obszaru globu ziemskiego, gdzie dzieje się wiele niepokojących rzeczy, ale sama konferencja, która ma dotykać tematów związanych z pokojem i z bezpieczeństwem, już w punkcie jej wyjścia budzi różnego rodzaju trudne, napięte nastroje i atmosferę pomiędzy poszczególnymi krajami, które uczestniczą bądź miały uczestniczyć w tej konferencji, ale z pewnych racji nie przyjechały. Przypomnijmy, że inicjatorem i organizatorem konferencji są Stany Zjednoczone, a Polska i Stany Zjednoczone są współgospodarzami konferencji, która odbywa się w Warszawie. Plan zorganizowania konferencji w Warszawie przedstawił, ogłosił w ubiegłym roku sekretarz stanu Mike Pompeo podczas wizyty na Bliskim Wschodzie. Mike Pompeo w kolejnych wypowiedziach mówił, że będzie to konferencja antyirańska. Z kolei polska dyplomacja mocno podkreślała, że konferencja ma na celu uzyskanie stabilizacji, pokoju na Bliskim Wschodzie i ma szerokie spektrum tematów do omówienia. Na pytanie, które trzeba postawić, dotyczy charakteru konferencji. Czy służyć będzie stabilizacji na Bliskim Wschodzie, rozwiązaniu konfliktów, czy też rzeczywiście będzie miała ten charakter